Człowiek, co ty na to? Patrzcie, jak to wygląda teraz! Wyobraźcie sobie, że tak wygląda Euro Truck Simulator. To jest sztos. Wow. Samo to, że to jest, no nie? Wygląda nieźle. Tu mam jakiś taki wysoki budynek. No GTA, zobacz. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z... na moim kanale właściwie, bo jeszcze z busa nigdy nie nagrywałem. Ta gra nazywa się The Bus i moim zdaniem tak powinien wyglądać Euro Truck Simulator 2. Oni tak powinni dopieścić tę grafikę, żeby pieścić nasze oczy w ten sposób. To jest symulator i moim zdaniem jeden z ładniejszych symulatorów, w jakie możecie zagrać zaraz po zainstalowaniu, bez żadnych modów oczywiście. Ta gra jest na silniku Unreal Engine i jest mega wymagająca z tego co wiem. Ja mam dość mocny komputer i odpaliłem tu wszystko na maksa. Przygotowałem sobie już autobus Scania i za chwilę wam pokażę co musimy zrobić, żeby wystartować. Chociaż niektóre asysty mam powłączane. Zobaczcie, możemy sobie tutaj z autobusu wejść, pochodzić sobie tam po placu. Nie, ale tutaj jazda autobusem jest najważniejsza. A ta jest... no do ETS-a jeszcze brakuje, bo na przykład jeśli chodzi o obsługę kierownicy, no to tutaj nie mamy żadnego force feedbacku, niestety. Można oczywiście kierownicą sobie obracać, zobaczcie sobie. Pyk, obracam kierownicą, obraca się ona w grze, ale... nie ma... żadnego oporu, ani nic. I podczas jazdy też się nic nie dzieje. Okej, więc co musimy zrobić, żeby wystartować autobus? Musimy go najpierw odpalić i teraz musimy wejść sobie do komputera. Odpalić sobie tutaj cyk, musimy sobie wpisać PIN. I tutaj nasz PIN to będzie 0480. Pyk, dajemy okejkę. Wpisujemy numer trasy, jaką będziemy sobie jechać i wpisujemy to. To udało mi się wywnioskować. Żeby w ogóle wystartować, musimy to wpisać, znaczy nie wystartujemy. Serio! Także no, trzeba się tu trochę pobawić. Tutaj możemy masę rzeczy sobie poustawiać. Zobaczcie, tutaj mamy zasłony. Możemy te zasłony sobie robić tutaj. Możemy sobie otworzyć jeszcze okno. Możemy sobie jeszcze tutaj taką zasłonkę porobić. Jakby jest trochę interakcji. Możemy sobie włączyć klimatyzator. Nawet musimy go włączyć, słuchajcie, bo inaczej też nie wystartujemy. I wiecie co, ta gra się buguje dość często. Możemy sobie te wszystkie rzeczy ustawiać też tutaj, zobaczcie, możemy sobie tu, tutaj szybę, cyk, możemy sobie klaksonem nawet robić, nie? Jest obsługa pada i ja się tym posługuję, żeby tak mniej więcej sobie ten autobus obsługiwać. W ogóle jest bezchmurne niebo i pada deszcz. Ja też tego nie rozumiem, no ale dobra, nie czepiajmy się detali. Odpalamy naszą maszynę. Tak, dźwięki autobusów są fajne, zwłaszcza tego, dlatego że jest to samochód spalinowy, a nie elektryczny. Elektryki też tutaj mamy i no jazda nimi nie jest fajna. Więc teraz musimy nacisnąć hamulec nożny. Musimy dać bieg do przodu. Musimy nacisnąć spację, żeby hamulec ręczny puścić. No i możemy jechać. I sobie jedziemy. Tutaj mam ustawione, żeby drzwi automatycznie mi się zamykały, żeby samochód się obniżał automatycznie, gdy podjeżdżamy do przystanku. Dlatego, że ja tego nie jestem w stanie ogarnąć wszystkiego naraz. Nawet pobrałem sobie dashboard do tej gry, więc jak coś sobie nacisnę, na przykład wycieraczki. No dobra, nieważne, nie działa. Czasami działa, czasami nie działa. No, ta gra jest we wczesnym dostępie i... no niestety... zdarzają się tutaj nieraz dziwne sytuacje. Mało tego, ona kosztuje obecnie 160 zł. Tak! 160 zł musisz na nią wydać, żeby zagrać we wczesnym dostępie. Może ona wygląda teraz ładnie i zresztą zobaczycie, że to miasto i to wszystko jest tutaj bardzo szczegółowe. Zresztą jest to najlepsza gra, jeśli chodzi o jazdę w ruchu ulicznym, w jakim grałem tak w ogóle. Ale to i tak nie usprawiedliwia tej cholernie wysokiej ceny.
przecież tyle musimy zapłacić za pełnoprawny produkt, prawda? Taki już, wiesz, gotowy. A tu mamy grę we wczesnym dostępie, która, no... Dobra, nie narzekajmy. No, to jest największy minus moim zdaniem tej gry, że ona jest taka droga. Mamy, zobaczcie sobie, w dolnym prawym rogu mamy GPS-a, według tego GPS-a sobie jedziemy. I mamy jechać prosto, więc ustawiamy się tutaj. Ja teraz jadę tak trochę środkiem, ale no. Musimy teraz stać w korku, dlatego że... Czekaj, tu gdzieś miałem zmianę kamery. O Boże, czekaj, kokpit. Ojej, nie działa mi zmiana kamery. Muszę sobie chyba na tej mojej... O! Tak to wygląda z zewnątrz, to jest mój autobus. Zobaczcie, świeci fest, mocno słońce. Chyba możemy wpływać na warunki atmosferyczne. Dziwny jest ten deszcz. O, teraz zdaliśmy sobie taką pogodę. Zmieniło się, bo czasami było tak, że się no po prostu nie zmienia, nie? Teraz mamy taką pogodę przepiękną, więc zasłony powinny nam się przydać. Wiecie, co jest najfajniejsze? O, wiecie, co jest najfajniejsze? Że tutaj możemy sobie wybrać, o jakiej porze roku mamy jeździć, no nie? I na przykład, jeśli wybierzemy sobie porę roku grudzień i wybierzemy opady, to będzie padał śnieg i jak będziemy startować o godzinie 7, to będzie ciemno. A jak będziemy startować o godzinie 7, na przykład w lato i ustawimy sobie opady, to będzie padał deszcz i będzie jasno o tej godzinie 7. Także, mimo że ona... O kurde, ale mi się wdupczył gościu. Mimo że ta gra jeszcze jest niedopracowana i dużo tutaj rzeczy nie działa, to zobaczcie na to. To wygląda obłędnie. Jesteśmy na mapie Berlina. Jesteśmy w Berlinie. I... No po prostu popatrzcie, co tu się wyrabia, tak? Piękne rozmycie ruchu. Ja sobie nawet trochę mocniej podkręciłem to rozmycie ruchu, ale zobaczcie jak... Jaki mamy efekt tego wszystkiego? No przecież to jest zajebiste. Gęsty ruch, wąskie drogi, dużo różnych detali na poboczach. Mamy drzewa, mamy jakieś bramy, rowery, skutery, mamy samochód policyjny. I jedziemy tym naszym autobusem po to, żeby dostarczać ludzi z jednego do drugiego miejsca. Musimy im kasować bilety. Pewnie niektórzy z was grali w jakiś symulator autobusów typu OMSI albo coś takiego. Ja nigdy w to nie grałem. Mnie, powiem wam szczerze, nie kręci jazda autobusem aż tak. I wolę ciężarówki i dostarczać jakieś tam towary niż żywe towary, tak? Najfajniejsze jest to, że zobaczcie, teraz jedziemy sobie autobusem, ale nagle stwierdzamy, dobra, stoimy w korku, no to możemy sobie wyjść z autobusu i na przykład iść zjeść pączka czy coś takiego. Możemy popatrzeć, co robią policjanci w radiowozie. O, akurat dwie policjantki są ubrane po cywilu, zobaczcie. Tutaj mamy Hondę sobie stoi i możemy sobie wrócić do autobusu, pyk, i jeszcze mamy czerwone, także te światła autentycznie są prawdziwe i długość ich trwania jest dosyć długa. Patrzcie, tutaj jakiś przechodzień sobie chodzi i cały czas mamy tą swobodę, że możemy sobie gdzieś wyjść. To jest symulator, to mi się podoba, wyobraźcie sobie coś takiego w Eurotrucku. Już nie mówię, żeby... Chociaż żeby ta grafika była trochę zbliżona. Ach, kurde, czekaj, muszę tu bieg wybrać. What the hell, co się dzieje? A, mi ciężarówka zgasła, chyba, że ciężarówka. Czekaj, coś się tu... Nie, dobra, odpalona jest. Czemu nie jadę? O, nie. Chyba mi się coś zbugowało, czekaj. Wysiądę. Wsiądę, może się ręczny zaciągnął, nie wiem. Drzwi się nie zamykają, aha. Dobra, wiecie co, na tym momencie chyba mi się gra zbugowała albo coś. O nie, czekaj, ręczny? Odpuszczony jest, okej, ale w ogóle gaz mi się nie dodaje. Ruszamy wcześnie rano. Jest to chyba październik albo listopad wybrałem, więc powinno być ciemno. Okej, dobra, jest ciemno. Ale jak będziemy sobie jechać, to pogoda będzie się zmieniać, dlatego że te podróże dość długo trwają. Cyk, mamy gwiaździste niebo, mamy ludzi czekających na podwózkę i mamy naszą piękną Scanię gotową do akcji. Dobra, odpalamy sobie jeszcze raz, musimy przejść przez to wszystko, czyli wejść sobie tu do komputerka. I jak sobie tu powpisywaliśmy, to ludzie zaczynają sobie ładnie wchodzić. Ja już nie wysiadam z tego siedzenia, będę tu siedział długo. Dlatego, że no nie chcę, żeby mi się znowu coś zbugowało. Okej, odpalamy sobie silnik.
Turn on air conditioner. Tutaj to musimy powłączyć, no. Bo musi być ludziom albo chłodno, albo zimno. Autobus sam będzie wiedział, co ma robić. Tu musimy sobie światła... O, czekaj. Dobra, to mi nie działa. Też mi nie działa. Dobra, nieważne. Hamulec nożny. Bieg do przodu. Puszczamy hamulec ręczny i ruszamy. Kamera... A, shit. Czekaj, bo... Nie działa. Klikam to. Good morning. O kurde, tego to nie ogarnę na pewno. Dobra, nie przeszkadzaj. Odpalamy silnik. On kiedy indziej kupi sobie tam bilet. Air conditioner. Okej, to klikniemy G. Dobra, i teraz to. Shift. Brake. Moi drodzy, uwaga. O! Co znowu? Ustawiłem wszystko na automat. I... Pokazuje mi się komunikat, że powinienem w tym komputerku tam naklikać to, co klikałem wcześniej, żeby przyjmować klientów, ale nie mogę tego zrobić, dlatego że jak się zatrzymam, cyk, i sobie kliknę tu na komputerek, to nie mogę w trybie łatwym tego robić i chyba nie będę w stanie przyjmować pasażerów. Nie wiem, zobaczymy. Wiecie co, zresztą to nie jest najważniejsze. Widzieliście, że pasażerowie wsiadają... O kurde, czekaj, coś tu źle zrobiłem. Widzieliście, że pasażerowie wsiadają? Widzieliście, ja też widziałem. Ale nie działają mi te przyciski tutaj, okej, no nieważne. Jedźmy sobie na pierwszy przystanek, pojeździmy sobie po Berlinie. Tak jak jeszcze nigdy nie jeździliśmy, dlatego ja się tu przejechałem i powiem wam, wygląda to imponująco. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego, że muszę prawie na środku, znaczy ten pas muszę mieć na środku prawie autobusu z mojej perspektywy. Okej, widzicie, teraz się wszystko automatycznie tutaj robi. Nie wiem, czy oni będą wsiadać, wiesz? Widzicie, tutaj pojawiają się kamery, jak cofamy, to też kamera do tyłu się pojawia gdzieś tam tutaj. Wszystko niby działa fajnie, ale jednak nie, nie? To takie, no okej. O którym mamy my wystartować? Już, jedziemy. Jedziemy sobie dalej zwiedzać Berlin, bo o to tutaj chodzi. Ja pierniczę, ej, 15 minut wszystko konfigurowałem. Dobra, jak my teraz mamy? Tu do przodu. No i zobaczcie, są znaki poziome, musimy ich przestrzegać, są światła ruchu drogowego. Warto by było... A, czekaj, bo ja tu chyba muszę skręcić w lewo. Dobra, wycofamy. Teraz... A, dobra, już idziemy do przodu, okej, dobrze, tutaj pojedziemy sobie, cyk. O! Tak, nie mam jechać prosto, tylko mam skręcić tutaj. Jak ja mam się z tym dziadem? Ha, on mi ustępuje, dobra. Czekaj, jestem autobusem, ja mam przywileje tutaj. Jedziemy sobie naszym wyznaczonym bus pasem. Cyk, jak król. Przełączamy kamerę, z zewnątrz wygląda to sobie tak mało imponująco, prawda? Nie jest to Forza. Tu nie o to w tym chodzi, możemy sobie ten widok, widzicie, przybliżyć. Generalnie wygląda to mega, mega dobrze. Zobaczcie detale, tutaj jakieś rowery, nie rowery, krzaczki, tam z tyłu jakiś pociąg jechał albo coś, nie? Tutaj te samochody wyglądają realistycznie, tutaj jakaś Honda, tam z przodu jakiś Volkswagen Tiguan, obok jakiś taki dostawczyk albo coś takiego. No mega dobrze to wygląda i ta gra pod tym względem jest... No imersywna wciul, nie? Ale te rzeczy, które wam pokazałem przed chwilą, bolą strasznie. Zwłaszcza, że przed chwilą wydałeś jakieś 80 kawałków sushi na tą grę. O, przejechałem na czerwonym. Tu mamy jakieś centrum handlowe, zobaczcie sobie. Stajemy sobie, pek. I tu ludziki już będą same wchodzić, mi się tu wszystko automatycznie robi. Tyk, otwierają się drzwi i co oni, co? Oni chyba nie wsiadają, dlatego że komputerka nie mam odpalonego. Ale ja mam to gdzieś, no. Widzieliście, jak oni wsiadają. Oni gdzieś tam wsiadają, coś się dzieje, wchodzą, wychodzą, no i tyle, jak to pasażerowie. To nie jest Eurotrack, że musimy tam jakąś naczepę sobie doczepić wielką, tylko po prostu ludzie wsiadają jako nasz towar. Żywy inwentarz, nie? Dobra, jedziemy sobie dalej. I
I zobaczcie, jak to słońce daje po oczach. I teraz fajnie by było sobie te zasłonki dupnąć w dół, dlatego że nas mocno razi, także możemy sobie cyku cyk. O, czekaj, do góry trochę. O, i coś takiego. I zobaczcie, te zasłonki faktycznie działają. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ta gra jest na silniku Unreal Engine. I tutaj dużo rzeczy działa dobrze. Znaczy, graficznych. Nie? No bo to działa jakby z automatu. Cała reszta jest okropna. Bug na bugu. I ciężko się tutaj czasami połapać co do czego. No, może jak ktoś grał w OMS i rozumie całą obsługę tego jeżdżącego pociągu, to to ogarnie. A propos pociągów, przejdziemy sobie za moment jeszcze do menu głównego, jak już tam sobie trochę pojeździmy, i pokażę wam, jakie mamy tutaj dostępne autobusy. Mogę wam zaspoilerować, że mamy Scanie, mamy elektryczne, które są moim zdaniem najmniej ciekawe, dlatego że ich w ogóle nie słychać. I mamy przegubowe też różne takie autobusy, nie? I tu sobie na przystanek. Ludzie nie wiedzą, że mają wsiadać, dlatego że mam nieodpalony komputer. I no, niestety będą tu czekać do następnego mojego kursu. Na przykład wtedy, kiedy gra będzie dobrze działać. Jedziemy. Ja podejrzewam, że coś źle robię, wiecie? Nie wiem. Ale no, naklikałem tam, wszystko w komputerku zrobiłem, ludzie wchodzili. Tamten gościu chciał ze mną koniecznie porozmawiać, nie wiem, czy mu się podobałem, czy co. Jest to Berlin, Europa, więc różnie może być. Ja nie chciałem się z nim umawiać na randkę, dlatego chciałem wcisnąć gaz, wrzuciłem bieg i nic się niestety nie stało. Autobus mnie zablokował, dlatego że w Berlinie jak facet zaprasza cię na randkę, to niestety musisz z nim iść. I koniec. Dlatego ja lubię mieszkać w Polsce. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Teraz będziemy musieli zrobić manewr. Będziemy musieli skręcić ostro w lewo, zmienić pas. O! Czekaj, bo mi pad spadnie, kurde. A, właśnie, bo my mamy sporą masę i tą masę tutaj w tej grze naprawdę czuć. Więc bez problemu możemy samochód ruchu ulicznego przepychać, jak nam się podoba lub nie podoba. One praktycznie mają zerowy wpływ na trasę naszego autobusu. O ty, co to? Force feedback mi zadziałał? What the hell? Kierownica mi wyrwało, cholera. Nie wiem, czy ten force feedback tu działa w końcu, czy nie, bo wiesz, tak normalnie ta kierownica jest luźna, ale przed chwilą mi ją, kurde, wyrwało, nie wiem, o co chodzi. Okej. What? Okej, to jest dziwne. Uderzyłem i dopiero z opóźnieniem była ta reakcja na kierkę. A tak to normalnie, zobacz. Na postoju, wiesz, luźna guma. Nic się nie dzieje, nie? Okej. No i stoimy sobie w korku. Nawet po takiej delikatnej stużce samochody ruchu ulicznego normalnie sobie ruszają na swój tor. I nie musimy się tym specjalnie przejmować. Okej, jedziemy sobie dalej. Może wiecie co, ja tą zasłonkę podniosę, dlatego że no jesteśmy w mieście, nie? I chcemy też obserwować. Dobra, nie bierzemy tych pasażerów, oni i tak nie wiedzą, że mają wsiadać. Możemy sobie tu obserwować, wiesz, wszystko dookoła, te takie. W Berlinie jest dużo wieżowców. Zresztą Berlin jest bardzo fajnym miastem. Za każdym razem, jak tam byłem, ja nie wiem, jak ci Niemcy to robią, ale za każdym razem, jak tam byłem, to było mega czyste powietrze z jakichś powodów. Przyjemnie się tam po prostu przebywa w tym mieście. Jest to chyba najczystsze miasto, w jakim byłem, tak się teraz zastanawiam. A byłem w Paryżu, o dobra, Paryż to nie jest dobry przykład akurat teraz. Także na obecną chwilę działa to na tyle dobrze, żeby sobie po prostu jeździć na automacie absolutnie wszystkiego, nie? Force feedback nie działa, jeśli chcecie na kierce sobie pograć. Może nie jest to duży problem, po prostu to sterowanie nie jest na tyle przyjemne, na jakiej byśmy chcieli, żeby było, prawda? Natomiast samo poruszanie się w tym ruchu ulicznym jest absolutnie fantastyczne. To jest po prostu zajebiste i pod kątem tego, że te pojazdy wyglądają super, które nas tutaj otaczają, te tale gdzieś tam na poboczu, w ogóle grafika, nie?
To wszystko robi taką mega dobrą imersję i dzięki temu fajnie sobie przejechać raz za 160, nie wiem co można kupić za 160 zł, no ja od razu przekładam to na ilość sushi, jakie możemy sobie kupić. Myślę, że tak z 80, 100 kawałków sushi za taką grę to jest stanowczo za dużo. Zwłaszcza, że to jest, widzicie jak to działa, nie? A, i jak zmienimy sobie pogodę, na przykład na burzową, o, bo mamy tutaj też burzę. Czasami to też nie działa, no teraz nie zadziała akurat. Nie możemy włączyć burzy, gra stwierdza, jej ciul. O, ale na przykład możemy sobie włączyć deszcz. To nawet na moim komputerze... no niestety FPS-y mocno spadają. I myślę, że to nie jest wina samego sprzętu, tylko tego jak zrobiona jest ta mini gra. Bo co prawda tutaj w mojej bliskiej okolicy jest wszystko ładnie, pięknie, ale jak gdzieś zjedziemy sobie z naszego kursu, to jakby nie mamy całego Berlina dostępnego do naszej dyspozycji, to nie jest GTA, tylko mamy jakiś tam określony obszar, po którym możemy się swobodnie poruszać, nie? Jadę po kursie, bo chcę wam pokazać ten taki najlepszy aspekt tej gry, chociaż powiem wam... O, czekaj, tu jest jakieś mega duże rondo. Jakoś to się nazywało, nie? Dobra, jedziemy tam, czerwone, nie czerwone. Przecież nam ustąpią, jesteśmy autobusem, halo. Tu mamy swój bus pas. Możemy się tu normalnie wdupczyć, cyk. Tu idą sobie ludzie, haha, fuck you, nie mam czasu na was. Dobra, jedziemy dalej. Także tych przystanków jest tutaj gęsto. Jak to wygląda, wow. Jakby... No sztos totalny, nie? Z zewnątrz wygląda, tak sobie, ale z kokpitu robi robotę, nie? Rozmycie ruchu, deszcze. Tutaj jeszcze jest ta hardkorowa pogoda burzowa, tylko z jakichś powodów nie mogę jej teraz odpalić, ale mniej więcej wygląda tak samo jak to, co mamy teraz, nie? Może się odpali. Nie, chyba nie. No to dajmy na przykład mgłę. O, mgła może wyglądać fajnie. Jedziemy. I teraz wyobraźcie sobie, że tak wygląda Euro Truck Simulator. To jest sztos. To byłby sztos totalny. Autobusem musimy robić jakieś takie... Ej, no co on robi? Kurde, co on nie wie jak się jeździ? Autobusem musimy robić jakieś takie dziwne zakola, dlatego że my siedzimy ostro z przodu, jakby zobacz, gdzie jest koło przednie, a gdzie siedzi sobie ten typek, no nie? My tak trochę lewitujemy, kurde, w tym autobusie. O ty kurcze! Nigdy czymś takim nie sterowałem w rzeczywistości, a podejrzewam, że to jest turbo dziwne mieć koło za sobą i my jesteśmy jakby w takim poduszkowcu trochę, co? I też nie potrafię tym specjalnie sterować, no. Jak gram tam w ciężarówki, no to w ciężarówkach albo siedzimy na kole, albo w American Truck Simulator mamy też to koło z przodu, no i steruje się tak jak zwyczajnym samochodem. Tutaj w autobusie jest kompletnie inaczej, nie mogę się do tego przyzwyczaić. Okej, mamy tutaj ludzi, już tam niby zwalniał, już tam... tu nagle po gazie! Nie ma. O, jesteśmy w ogóle w fajnej okolicy. Jakiś tutaj jest park, tutaj jakiś fajny taki budynek. Bardzo to wszystko szczegółowe i tak wiesz, ktoś faktycznie przyłożył dużo uwagi, żeby to miasto wykończyć, przynajmniej te obszary, wiesz, po których się poruszamy, no nie? Przyłożył do tego uwagi i jak jedziemy, to faktycznie robi to mega robotę. Jest super. Ja bym chciał, żeby tu była jakaś taka modyfikacja do tej gry, żeby być na przykład kurierem, mieć jakiś taki swój samochód i wiesz, rozwozić paczki albo coś takiego, nie? O, czerwone, dobra, stańmy. Imersja to imersja. Ja już ruszam na żółtym, dlatego że... No właśnie, ktoś mnie tam może zablokować. I zobaczcie tutaj, ciasnota, jedziemy jakimś wielkim autobusem, który nie jest największy. Dlatego, że też tutaj mamy takie przegubowce, tymi się dopiero dziwnie jeździ. Ale zobaczcie na to otoczenie. Wow! Nie? Dobra, zmieńmy sobie pogodę, bo teraz troszeczkę pojeździliśmy w
tym. A teraz możemy sobie włączyć i to, i mgłę, i deszcz jeszcze dodatkowo, tak? Cyk, i stajemy sobie na kolejnym skrzyżowaniu. Widzicie, że te światła są dosyć realistyczne, no nie? Bo trwają, no, wieczność z mojej perspektywy. Jak mamy wszystko ustawione na automacie, to nie możemy sobie wrzucić biegu tego, o, tutaj, nie? Więc cały czas jedziemy jakby na luzie. Nie przeszkadza mi to, bo wiesz, wolę w ogóle jeździć. Cieszę się, że jadę, nie? Niestety w trybie manualnym nie zawsze się da jechać. Wow. To jest czad. Jedziemy. Tiku, tiku. Tiku, tiku. A właśnie, nie wiem jak tu skręcać. Ja tak ścinam te zakręty, a powinienem jakoś inaczej tym autobusem. Nie wiem, kurde. Jedziemy. I tutaj wyjedziemy sobie na jakąś taką grubszą drogę. Może nie dwupasmową, ale... O, czekaj, zielone, gazu. Muszę wam powiedzieć, że ma niezłego kopa ten autobus. Mamy z jakieś 30 FPS mniej więcej. No, ale zobaczcie jak to wygląda. No kurde, jest szałpał, nie? A? Dobra, olewamy tych tutaj, oni są nieważni. My jedziemy. Ale powiem wam, że na żaden przystanek się nie spóźnimy. Bo nie będę musiał kasować, wiesz, ludzi, nie? Ich i biletów i tam się przejmować z nimi, rozmawiać, umawiać na randki czy coś. Po prostu sobie jedziemy, cyk, i gitarka. Nic nas nie obchodzi. Tutaj jakiś dostawczak typu Mercedes Sprinter albo coś takiego. Tutaj mamy przed nami albo Volkswagen Passat, albo jakieś Audi. Wiesz, to nie są realne marki, no nie? Ale, o, czekaj, ja tu chyba byłem w Berlinie. Fajnie to wygląda, wow. O, co ty? Autobusowi zajechał drogę? A widzicie, że nie stanowiło to dla mnie dużego problemu. Po prostu wjechałem w niego i gitarka. Cyk, i jedziemy sobie dalej. Właściwie teraz chyba jak mam wszystko na automacie ustawione, to mógłbym sobie normalnie z tego autobusu wysiąść i pochodzić gdzieś tu dookoła. Okej, okay, tak wygląda 30 FPS-ów w trybie deszczowym, a tu możemy sobie jeszcze pochmurną pogodę odpalić. I wiesz, ponieważ jest to tryb taki dowolny, no to możemy sobie tutaj wpływać na tą pogodę. Jak za 20 lat będziemy mieli tutaj karierę w tej grze. Sorry, ale trochę żałuję tych 160 zł. Mimo, że gra wygląda fajnie i chciałem wam ją pokazać, to przestrzegam, nie kupujcie jej, bo ona jest niegotowa, jest niegrywalna wręcz i na bank słabo zoptymalizowana, tak? Naprawdę, wystrzegajcie się jej, bo... No nie ma jeszcze w co grać, no. Tylko tyle wam powiem. Ale tak, jest ten film dla was, żebyśmy mogli sobie pomarzyć o Euro Trucku, który wygląda tak. Ha, ha. Ha, ha. Kurde, ja bym chciał, żeby tak GTA nowe wyglądało. Hamujemy. Ty, jesteśmy w jakimś ścisłym centrum, ale zobaczcie tak. Zobacz na te tam okna jakieś, nie? Na te tekstury tego wszystkiego tu dookoła, na te samochody. Totalny sztos. Tam jakiś kościółek, jakaś wieża. Czekaj, ja kojarzę tą wieżę. Tak, jest to dużo obiektów, które możecie znać z prawdziwości, jeśli byliście w Berlinie. I dużo miejsc. Ale czy to jest faktycznie Berlin 1 do 1? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Aż tak dobrze Berlina to nie znam. Mimo to, no da się tutaj wciągnąć. Na pewno jest Potsdamer Platz, dosyć takie znane miejsce w Berlinie. Zrobił się jakiś zator? Dużo jest tych samochodów, co? Dosyć dużo. Za nami zrobił się malutki korek. Na środku skrzyżowania zrobił się delikatny korek. Wow! Okej. Jo, pierniczę. Jaram się. Sorry, to nie teraz. Ja jestem w trybie serwisowym. Nie mogę się zatrzymywać, niestety. Znaczy, niestety dla mnie, dla was nie.
Jutro dojedziecie do roboty, czy coś. Dobra, tutaj musimy ominąć coś. A, mamy jakieś roboty drogowe. Już omijamy, cyk. O, i tutaj zobaczcie, jak wygląda to tu po boku. Tam jakiś, kurde, autobus, nie, ten pociąg. Tu jakaś taksówka nas mija, no po prostu. Jadę na żółtym, bo... Patrz tutaj te okolice w ogóle, nie? Muszę jechać prosto. Za tą taksą. Wow. Jest szał, nie? Nawet nie wiem, jaką mam kamerę odpalić, żeby wam to lepiej pokazać. Czy taką zewnętrzną? Myślę, że zewnętrzna trochę psuje to wszystko, nie? Bo zobaczcie, te cienie pod autobusem, no... Nie ma cieni pod autobusem, więc tu chodzi. Może taka pora dnia, czy coś, nie wiem. Znaczy, nie wiem, czy to jest realny czas. Bo jest 6:50. Fajnie by było to jakoś przyspieszyć, ale wtedy na żaden przystanek, wiesz, bym nie zdążył. Kurde, ale dziwnie. Dobra, jedziemy. O, chyba właśnie kończę mój przejazd. Zobaczcie, jak wąsko. Widzę stację ostateczną. I to jest właściwie cała gra. Jeśli można to tak nazwać. W tym obecnym kształcie. Ty, aparat mi się włączył w tym. What the hell? Czekaj, aż się wsteczny włączył. Tak, bo jak teraz nacisnę hamulec w trybie automatycznym, to mam jazdę do tyłu, no. Ech, nie lubię tego w grach. Dobra, i znowu mamy czerwone. Stanie na czerwonym w tej grze jest przyjemne. Tak jak stanie w korku na drodze śmierci w Euro Truck Simulator również jest przyjemne. Bo chcę szybę uchylić, bo napierdziałem sobie. O! I teraz trochę luzu. No właśnie, czekaj, bo ja jestem w fajnym miejscu. Chcę wysiąść. Otwierają się drzwi, mogę sobie tutaj Europe Car, o, tak się powinno czytać. Zobacz, tutaj mam jakiegoś golfa. Jak daleko w ogóle mogę sobie pójść na piechotę? Mogę skakać! Okej. Mój autobus sobie tam stoi, generuje jakiś korek. Dobrze. Tutaj zobaczcie jakiś... Tu mamy windę. Wow. Samo to, że to jest, no nie? Wygląda nieźle. Tu mam jakiś taki wysoki budynek. No GTA! Zobacz. Okej. Im dalej w las pójdziemy, tym to wszystko będzie wyglądać gorzej, więc nie ma sensu tego pokazywać. Ale wiesz, można ulec takiemu fajnemu złudzeniu. Czekaj, bo mi policja autobus zaraz zgarnie, nie wiem. Można, wiesz, ulec takiemu fajnemu złudzeniu, że faktycznie jesteśmy w jakiejś takiej symulacji, nie? Fajnej. O, tam jedzie jakaś laweta z klasą G na pace. A, tu mamy rower do zabrania. No bo jesteśmy z Polski, no wiesz, wszystko jest nasze. Wow. Trochę za mocne to rozmycie ruchu jest, jak chodzimy sobie człowieczkiem. Powinno być tak, jakoś to lepiej zrobione, nie? Dobra, wiecie co, za długo stałem na czym czerwonym, myślę, że już możemy jechać. Tiku, tiku, tiku. Zobacz. Przepraszam, tutaj... O! Idealnie się zatrzymał. Właśnie o to mi chodziło. Dobra, zobaczmy sobie. O, cyk. Masa pojazdu jest naprawdę konkretna. No dobra, i teraz rozwieję waszą taką wątpliwość, albo pewnie zastanawiacie się, co się stanie, jak złamiemy przepisy. No, posypią się mandaty, dostaniemy jakieś tam ostrzeżenie, że o, mandat, ale już na przykład tutaj mamy blokadę nieprzekraczalną i nie możemy przez nią przejechać. Niestety, samochody ruchu ulicznego mogą to zrobić, dlatego, że przeważnie boty są wszechmocne w grach, sami o tym wiecie dobrze. Okej, przez słup przeniknąłem i zobaczcie, tutaj mamy kolejną blokadę, też nie możemy sobie pojechać. Jakbyśmy chcieli pojechać jakoś maksymalnie, o, gdzieś tam przed siebie, to pewnie też napotkamy jakąś taką blokadę i generalnie poruszać możemy się, wiesz, wzdłuż tych wszystkich przystanków, ścieżek, które mamy wyznaczone przez grę, ale jeśli tego przestrzegamy i poruszamy się tymi ścieżkami, to doświadczymy takiego fajnego Berlina. Gościu gdzieś... Czekaj. Tam gdzieś ty po na dół pojechał.
Ja wiem, pewnie tam autobus się nie zmieści, ale... Zobaczmy, co to jest. O! Dobra, wystarczy. Jezu. I zobaczmy, co jest tutaj. Zresztą muszę to wszystko posprawdzać, nie? Ja muszę to posprawdzać. O! Kurde, ja mam wibrację w padzie włączone i on mi tu skacze na uchwycie. Okej. Wydostaliśmy się z tego. Zobaczmy sobie kamerę zewnętrzną. Jeśli byśmy chcieli sobie pojeździć tak jak w Fordzie, oczywiście też możemy to zrobić. I tu jadę jakąś zupełnie inną nitką. Może jest ukończona, a może za chwilę będziemy mieli blokadę. Jest to wczesny dostęp gry, który no... A właśnie, bo nie mamy tutaj żadnych zniszczeń. Jezu, uspokój się. Więc tak, po prostu sobie przemierzamy. Zobaczymy, czy tutaj będziemy mieli jakiś limit. O, jest jakaś rzeka, okej. Pojazdy. I tutaj mamy Scania Citywide LF i 11M2D. Dobra, mamy sobie mana, mamy sobie cyk i mamy sobie takiego piętrowego autobusika. I co ty na to? Mamy swój autobus piętrowy. Czy możemy sobie tu na górę wejść? Wow, możemy. Okej, pokaż mi grę, w której możemy wejść w autobusie piętrowym na górę i sobie po nim chodzić i wiesz, podziwiać, czym będziemy zaraz jechać. Okej, a właśnie, nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy, bo tutaj możemy sobie ustawić oczywiście nasze siedzenie. Teraz tak, tu możemy sobie ustawić różne rzeczy, możemy sobie przybliżyć widok, możemy sobie ustawić siedzenie wyżej, niżej, możemy sobie tutaj obrócić kamerę. Wiesz, dla każdego pojazdu musimy to robić oddzielnie, więc jeden będzie to lubił, inny nie. Ale startujemy. Jezu, tu jakieś informacje, pierwsze. Gdzieś tam coś mrygało na tym kokpicie. No i teraz zobaczcie, sobie z zewnątrz wygląda ta szopa. Tak. Ogromne to jest. Chciałbym się kiedyś czymś takim przejechać. Nie wiem, czy kiedykolwiek jechałem autobusem piętrowym. Już nie patrzymy na tą sygnalizację. Jedźmy po prostu. Jest południe. Zmieńmy sobie porę dnia, znaczy jakieś warunki atmosferyczne na coś innego. Na przykład na pogodę piękną. Człowiek, co ty na to? Patrzcie, jak to wygląda teraz. Jest pogoda piękna. W ogóle... Ty na autobusie Force Feedback? Ja nie wiem. Ha, musimy włączyć klimatyzację w autobusie. Cyk, włączona. Teraz będziemy skręcać w lewo. A, możemy być na tym pasie. Cyk. A, i sterowanie musimy do każdego autobusu osobno ustawiać. Także jak na przykład w Scanii miałem ustawione kierunkowskazy na łopatkach do zmiany biegów, no to w tym autobusie już to nie będzie działać i muszę sterowanie dla każdego pojazdu ustawiać oddzielnie. Pewnie ma to jakieś znaczenie, ale no mnie to... mi się nie podoba, bo jak coś raz ustawiam, to wolę, żeby to było ustawione już i tyle, nie? Patrz na to, jak to wygląda. Wygląda jeszcze lepiej niż podczas tego deszczu, nie? Rozwala mi to czachę. Wow. Ale tak solidnie przetestujemy tę grę. Zobaczymy wszystkie jej plusy i minusy. Teraz wzięliśmy jakiś taki większy autobus. I oczywiście wiesz, w takich grach największa zabawa jest wtedy, kiedy jedziesz sobie właśnie tak imersywnie, kiedy przestrzegasz ruchu, zasad ruchu drogowego. Uczestniczysz, wiesz, w tej symulacji, nie? Wtedy to robi dobre wrażenie. Zwłaszcza, jak mamy zajebistą grafikę. Tutaj w ogóle najeżdżam na studzienki i kurde, czuję to na kierownicy, aż mi kierownica wyrywa. Nie powinno być aż tak to odczuwalne, ale jest, no. Okej. Kuźwa, co to było? Wyrwało mi kierę, ty.
przed nami jest wagon, samochód marki wagon. To jest oczywiście Volvo V90, ale tam jakoś coś dziwnie było napisane na tej klawie. Okej, jak najeżdżam na studzienki, to coś się z kierownicą dzieje, ale poza tym kierownica jest całkowicie luźna. Nie rozumiem. Nie powinno tak być, no ale okej, to jest wczesna wersja tej gry, więc powinniśmy chyba wszystko wybaczyć, nie? Nawet cenę. O, dojeżdżamy sobie do tego... What? Kurde, ale to jest... Dojeżdżamy sobie do tego ronda, na którym już byliśmy wcześniej. No, i tak to wygląda. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Pokazałem wam chyba wszystko o tej grze, co chciałem wam pokazać. Może jeszcze powinienem pokazać autobusy przegubowe, ale już. Może na innym odcinku, jak będzie jakaś aktualizacja, to tutaj sobie przegubowcem pojeździ. Na teraz to tyle, trzymajcie się dzielnie, do zobaczenia, na razie, hejas!